żeby do czegoś dojść, trzeba zapierdalać. Okej, co? Zaczynałem się już naprawdę martwić, a tu się okazuje, że tak Hyundai, dziabiety. Same ładne rzeczy. Uf, ludzi trzeba wierzyć, znowu 3 sztuki. Olkusz, brawo! Tu grubo, super. Troszkę mi się ściemniło, ale oddzwaniałem pod telefony, pod numery, które miałem na czerwono, czyli odebrane na placach. Tematy są pozałatwiane. Kurczaczki, znowu ktoś dzwoni. Odzwonię za moment. Podczas rozmów minąłem 4 lory, czyli 4 lory po tam miały na sobie po, dajmy na to, 8 aut. Czyli kolejne 32 auta jadą pod choinkę do Polski. Tylko chciałem tak zameldować. Najlepszego dla was. Cisnę dalej. Do domu 400. Szaleństwo jest. Peugeotiki i Clio'wka. Lata 2000. Peugeot 206 Clio Clio. Też się sprzeda pod choinę. Właśnie w radio mówią, że Kazio Kuc nie żyje. Reżyser związany z Górnym Śląskiem. Bardzo mi przykro. Kazio Kuc, taka ciekawostka, koleguje się z moim teściem. Ha, koleguje, kolegował. Bywał na obiadach u nas. Znaczy u teścia, bo ja wtedy jeszcze ich nie znałem. Także takie przemyślenie mam. Fajny, fajny, wesoły facet. Niestety gęsiny, jak pamiętam, nie jadą. Specjalnie przygotowano gęś przez Jurka Wojtka upolowaną. W buraczkach. Jabłko w dupie, czy gdzieś tam ta gęś miała, jak to gąska leśna, typu kaczka.
już wiem, jak to było z tym kucem. On ptactwa nie jada, nie gęsiny. Zwyczajnie ptactwa nie jada, czyli gość nie jadał drobiu, się okazało. Ani leśnego, ani zwyczajnego. A ja się teściowie wystawili. O, dziczyzna, ptactwo łowne. Zjadł tam jakąś róbkę, podobno ziemiory, a napał się z róbką. No i Teli! Pokaził kucu historia. Niech poczywa w pokoju. Wielki reżyser. Wielki człowiek Śląska. Ja już w Wrocławiu. Cisnę dalej. Dzwonicie cały czas? O, znowu, kuźma. Bo wyszedł filmik o wyjeździe na 3 po tanie auta i 27 po świętach. Czekajcie, odbiorę sobie. Bramki, brameczki, bramunie. 16:20 w jedną stronę. Z Wrocka do Gliwic. A co tam, opłacę. I tak, dzwonicie w sprawie ważnej, czyli w sprawie wyjazdu. Proszę Państwa, na 3 na tanie auta i dzwonicie w sprawie wyjazdu, proszę Państwa, po świętach. Nie mogę ich rozgryźć, chacharów opalonych, z tymi świętami, bo oni już mają czynne, chyba są jednak odmiennej wiary. Inaczej traktują święta. W ogóle choinka dla nich, nie wiem, czy istnieje. Niemniej jednak Freue Weihnachten im życzyłem dzisiaj. I mają czynne już drugi dzień nasz świąt, czyli 26. A raczej się nie wybieram, jedziemy 27. Przy czym część z nich ma nieczynne, ale no co się bakuźba, kupimy. Bogowie. Czekajcie, muszę ticket wziąć. A niewiadów. Dziewiętnasta laweta, Opel Agila i coś tam jeszcze nie przyczaiłem. 19 laweta zaraz jedzie, ja niestety gadam cały czas, znaczy super, że gadam z wami. Odzwania na telefony, część z was dzwoni po raz już kolejny, dopytując o różne tematy, wiadomo o co chodzi. Chodzi o karpika między innymi i świąteczne życzenia i oczywiście o wyjazdy po świętach i po nowym roku. 7 lor po 6 aut, 7 lor po ile tam tych aut jest? Powiedzmy, że 50 samochodów na lorach, plus, lawet sporo. Rozkręcili się chłopcy. Najlepszego, znowu ciemno, kuźwa. Wyjeżdżam znowu ciemno, wracam ciemno. Co to za życie? Życie, życie jest nowelą i tak dalej. Na pochybel celą. Przepraszam, pociągnęło mnie. Nie ma, nie ma. Jadą. Cyknięta z przodu. Gdyby nie wasze rozmowy ze mną po ciemności, to widzielibyście, co się dzieje. Ze 45 laweta chyba. A lor było z 10 już. I to wszystkie na polskich numerach. Czekaj, czekaj, nie mrygaj mi Romek, bo mnie cykniesz. No. Ruch mocny. Wysokość Opola. Narka. Za 10:19 będzie dobry czas. Pozdro. I busik się trafił jakimś tutaj Subaraczem. Ciekawe, czy Subaracz ma sprawny silnik. Gdyż często, jak plotka niesie, silniki w Subaru są nieaktywne po śmierci. Pierdol tutaj coś. Tam na niebiesko, w lusterku na niebiesko, wszędzie mrygają. Tu na niebiesko, tam na niebiesko. Co to się dzieje? Jadę ci ja 100 na godzinę, bo paliwa mało. To jakby nie szybko. I nagle po 20 km 0000000000 znikają cyferki. 70, już nawet nie było 60, 50, 40, 30, tylko jest pomarańczowy Józek i mruga na mnie, bo to zwolniłem do 9 dych i jadę, jak przepis nakazuje. Czyżby jakaś kontrola? No to chyba karetka niestety, kogoś przyjechał ratować. Daję w gały. Do domu jeszcze pół godzinki. Wszystkiego dobrego. 20:30 jadę.